Mano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie będziemy testowali mapy, które rzekomo mają dawać darmowe fałdolce i dzisiaj sobie to sprawdzimy. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca, a jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to oczywiście zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. Na samym początku tego filmu takie wyzwanko dla was, a najdokładniej czy w godzinę od jego wstawienia uda wam się tutaj wbić 400 łapek w górę. No i jeszcze przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hex32. No już bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. Okej, ale przed startem tego filmu mam dla was konkursik na 1000 fałdolców. Jeżeli chcielibyście wziąć udział, to wystarczy, że zostawicie pod tym filmem łapeczkę do góry, zasubskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i w komentarzu napiszecie biorę udział oraz wasz nick z Fortnite'a. No i moi drodzy, przy okazji też możecie użyć mojego kodziku w sklepie z przedmiotami, czyli Hexo32, bo no naprawdę to pomaga i chociażby w przyszłości dzięki temu będzie więcej konkursów, także myślę, że naprawdę warto. I co? Zapraszam do filmu. Ostatnio przeglądając sobie chociażby TikToka czy Instagrama znalazłem naprawdę wiele ciekawych mapek, które rzekomo mają nam dać darmowe fałdolce w postaci chociażby jakiegoś kodu. Także tak, pierwsza z tych mapek jest tutaj i jest to normalna mapka 1v1, tylko że jest tam przejście i tam w tym przejściu właśnie znajduje się kod na darmowe fałdolce. Także zobaczmy sobie, czy rzeczywiście to działa. Okej, także jesteśmy tutaj i z tego co tutaj widzę, to jest właśnie cała mapka 1v1. I tak, dobra, tutaj jest mapka 1v1 i teraz musimy sobie iść dokładnie w to oto miejsce. I tam w tym oto miejscu będziemy mogli sobie przejść dalej. I okej, idziemy tutaj. I następnie musimy sobie pójść dokładnie tutaj. Dobra, i w tym oto momencie jesteśmy poza mapą i skaczemy sobie w to oto miejsce. I tutaj normalnie będziemy mieli dead run, dobra. I tak, żeby dostać się do tego kodu na te darmowe fałdolce, to musimy przejść rzeczywiście dead run. Co jest według mnie dość dziwne, ale tak jest. Udało mi się to przejść i z tego co pamiętam, dobra, musimy tam sobie popłynąć i w tamtym oto miejscu będziemy mogli znaleźć kod na darmowe fałdolce, także dobra, może się rzeczywiście uda, bo jest to naprawdę giga ukryte pod mapą, ale zobaczymy, ja osobiście nie mam pojęcia i mam nadzieję, że całość pójdzie pomyślnie. W tym oto momencie musimy sobie tutaj zbudować ścianę, bo z tego co pamiętam, to nie można budować już właśnie od tamtego momentu, o tutaj. Tak jak widzicie, nie możemy tutaj budować, ale możemy edytować i możemy sobie kliknąć ten oto przycisk. Uwaga, uwaga, cyk. I jesteśmy w tak zwanym gift roomie i tutaj mamy jakieś kodziki. Dobra, także nie wiem, bierzemy pierwszy kodzik i mamy tutaj Switch. Dobra, bierzemy drugi i tutaj mamy PC. Bierzemy kolejny PS4 i Xbox. Także dobra, sprawdzimy sobie, czy któryś z tych kodzików rzeczywiście działa i widzimy się już za chwileczkę. Także sprawdziłem sobie ten kodzik na PC i tak jak widzicie, no to wyskoczyło coś takiego. Także no niestety, ale to nie działa i osobiście mi się wydaje, że pierwsze 4 osoby, które rzeczywiście tę mapkę odkryły, mogły sobie te kodziki odebrać, ponieważ tutaj są 4 kody tylko i wyłącznie i pewnie tylko i wyłącznie 4 pierwsze osoby, które tutaj były, mogły sobie to odebrać albo w ogóle te kodziki nie działały. Także no tutaj nie mam zbytnio jakiegoś potwierdzenia, ale lecimy dalej. Lecimy z kolejną mapką i tym razem są to Zone Warsy i w tych Zone Warsach właśnie ma być ukryty po raz kolejny gift room, w którym będzie jakiś kod na darmowe fałdolce, także możemy to sprawdzić. I dobra, na samym początku musimy sobie znaleźć właśnie ten oto pokój, w którym całość będzie się znajdowała. I nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ponieważ ta mapka jest naprawdę całkiem spora i z tego, co tutaj widzicie, jest naprawdę wiele, że tak powiem, pokoi. Lecz w którym z nich dokładnie, jeżeli spojrzeliście się w górę, mieliście coś takiego, żeby przeteleportować się do właśnie gift roomu. I no tutaj tego jest naprawdę dużo, także zanim ja to znajdę, to zapewne troszeczkę minie, ale widzimy się zaraz. I klikamy E i jesteśmy. Okej, i mamy tutaj tylko i wyłącznie 2 kody. I naprawdę to jest kod, który widniał w TikToku sprzed dosłownie kilku miesięcy. Także nawet jeżeli ten kod by zadziałał, znaczy w sensie jeżeli już bym go wpisał, to tak czy siak jest on już zużyty. I jak mam być szczery, myślę, że to jest, nie wiem, więcej kodów czy coś takiego. Także no niestety, ale dosłownie w TikToku, którym widziałem, że na tej mapie są jakieś kody na darmowe fałdolce, to tam był ten sam kod.
i myślałem, że coś zaktualizowali czy coś, a tutaj dzieje się taka rzecz. Także no niestety, ale kolejna mapa z rzekomo darmowymi feudalcami, która nie działa. Ale jak mam być szczery, to nawet mogą być to ciekawe Zone Warsy. Jest tam nawet ten wielki misiek. Także no dobra, zresztą lecimy dalej. Zostańmy jeszcze z generatora feudolców, skoro już te mapki nie działają, i zobaczymy, czy może ten zadziała, bo już kiedyś nawet był film, w którym testowałem naprawdę wiele i żaden nie zadziałał. Także dobra, weźmy sobie, wybierzmy pakiet i nie, weźmy sobie ten na przykład. Okej, mamy tutaj imię i weźmy sobie hacker. Następnie, moi drodzy, weźmy sobie Windows, continue. Teraz weźmy sobie tutaj wszystko, generate. Dobra, także generuje nam teoretycznie feudolce i... Okej, mamy tutaj click on continue. Okej, kliknę, oczywiście. I co to jest za filmik? A, że mam coś pobrać, tak? No pewnie, że tak. No dobra, dobra. I co jeżeli już. A. Aha! Dobra, no, dobra. I odświeżę sobie stronkę. I. Wideo tutorial jest nawet niedostępny. Super, super. Dobra, mamy tutaj w ogóle, możemy sobie zdobyć coś jeszcze. V-Bucks generator, dobra, nie wiem, weźmy sobie 1000, weźmy sobie 1000. Weźmy sobie jeszcze raz, dobra. Windows, continue. Weźmy sobie jeszcze raz. Uwaga, uwaga. Oh, click on continue. Complete one offer to prove you're not spam. Enjoy your new V-Bucks. To naprawdę działa. Nie wiem, zrestartowałem jeszcze Fortnite'a, może rzeczywiście coś dostałem, także uwaga. I czy coś dostałem? Nie, mamy tyle samo fałdolców. Także żadna mapka w dzisiejszym filmie nie zadziałała i w sumie mogłem się tego spodziewać. A odnośnie generatorów jakichś fałdolców czy skinów, to każdy jest taki sam. I na samym końcu już całego generowania będziecie musieli udowodnić, że nie jesteście jakimś tam botem i będziecie tam musieli coś pobrać albo, nie wiem, na przykład podać wasz numer telefonu. I naprawdę tego nie polecam robić, bo już jest lepiej sobie kupić te fałdolce niż coś pobierać, czy co najgorsze podawać numer telefonu, bo wtedy będziecie mogli otrzymywać naprawdę wielkie opłaty i no już naprawdę lepiej jest wydać to 31 zł na te fałdolce normalnie niż podawać numer telefonu. Także no niestety nie udało się, ale jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, w którym na przykład, nie wiem, będę testował jakieś aplikacje na telefon, właśnie, nie wiem, za które będę mógł dostać darmowe fałdolce rzekomo, czy coś takiego, to oczywiście zostawcie tutaj łapeczkę do góry. I co, jeżeli obejrzałeś ten film do końca, to w komentarzu napisz mapa, a ja przypnę ci serduszko. I co, przypominam jeszcze o kodziku w sklepie z przedmiotami, czyli HEXO32. Gdybyście go wpisali, to byłoby mi naprawdę miło, tym bardziej, że zbliża się Halloween i już mamy chociażby na przykład takiego oto skinka. Jest on według mnie naprawdę całkiem ciekawy. Jest tutaj jeszcze na przykład taki ziomeczek i... No, jeżeli będziecie sobie któregoś z tych skinów kupowali, to no, możecie to zrobić z moim kodzikiem. I co? Już bez przedłużania, tym razem życzę Wam miłego dnia lub też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. I nie używajcie generatorów. I map też nie, bo nie opłaca się marnować na to czasu. Serio. Cześć.